kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj sobie trochę pogotujemy, ponieważ wieczorem mamy gości. Nie będą to może jakieś takie główne dania, ale dość sporo przystawek i mam nadzieję, że zaczerpniecie parę pomysłów i inspiracji z tych moich przepisów. Pokażę Wam na przykład bardzo fajny dip do nachosów. W sumie zrobimy go sobie na początku, dlatego że dobrze jest, żeby się schłodził. Zresztą to nie jest obligatoryjne, jeżeli nie macie czasu, to nie musicie, ale jednak jak przegryzą się te składniki delikatnie, nie zaszkodzi, a pomoże. Dip do nachosów najlepiej jest przygotować w przezroczystym pojemniku. Natomiast ja mam miskę przezroczystą, która jest trochę za głęboka moim zdaniem. A oprócz tego mam takie naczynie, idealne w zasadzie do tego rodzaju różnych sałatek i dipów, ale ono jest czyste, tylko że tutaj mi się zupełnie to nie chce zmyć, ja to staram się skrobać i nic. Ja wiem teoretycznie, jak to się myje, ale nie chce mi się tego teraz robić i wiem, że to mi zajmie za dużo czasu, dlatego jednak zdecydowałam się, że to zrobię w tym i tym i już nie będę się martwić za dużo. Dodajemy śmietanę, 18 dodaję, tyle wystarczy. Do tego dodajemy Filadelfię, serek. Możecie dodać inny, mieszamy to. Trochę soli nie zaszkodzi. Możecie dodać trochę pieprzu albo papryki. Wiem, że ja tak zrobię. I teraz trzeba będzie pokroić cebulę, przy której zawsze płaczę. Taki dip możecie przygotować oczywiście w prostszej wersji. Możecie też go kupić, jeżeli macie ochotę. Ja raczej staram się zawsze coś takiego przygotować, bo mam wrażenie, że to zawsze coś ekstra. Wystarczy rozmieszać serek Filadelfia ze śmietaną, do tego dodać cebulę, zrobić to warstwami, następnie paprykę zieloną dla koloru, salsę i ser tarty, ale to wszystko Wam zaraz po kolei pokażę. Kiedy już mamy to wymieszane, no i możecie dodać wszystkie inne przyprawy, które chcecie, które macie ochotę, także to nie jest żaden problem. To moim zdaniem wystarczy. Jeżeli robicie dla większej ilości osób, ja to robię tak naprawdę dla 6 osób, to możecie dodać więcej tego. Ale będzie dość sporo przystawek, więc nie chcę też za dużo takich specjałów przygotować, bo denerwuje mnie to, jak zostaje. Kiedyś lubiłam resztki, a teraz już naprawdę mnie to wkurza i wolę nawet zrobić trochę mniej, znaczy w sensie takich przystawek, no bo nie mówię o mięsie czy innych rzeczach. Następnie mamy tak cebulkę, którą pokroję w, no wiecie, niby powinno się w drobne plasterki, no ale ja nie umiem kroić. Zapewne. Dobrze, spłakana, ale jestem z powrotem. Zanim dodamy cebulę, otwieramy sobie salsę. Ja kupiłam taką salsę, dip salsa, ale generalnie nie polecam ostrej. Chociaż zależy, jak lubicie. Wydaje mi się, że z tą cebulą nie ma takiej potrzeby. Dodajemy tą salsę. O, tyle. Mniej więcej. Jeszcze trochę. Dobra. Widzicie, pokrojone to jest na oko. Ale cóż, liczą się intencje i żeby to było dobre, czy to będzie grube, czy nie. Nieważne. I teraz dodajemy paprykę zieloną, dlatego że jest inny kolor. Ja na przykład najbardziej lubię zieloną, ale możecie dodać każdą inną, jaką tam chcecie. Możecie zrobić sobie paski. Ja staram się, żeby to była kosteczka, no bo w końcu musimy ten dip nałożyć na nachosa. No, czy można też na talerz sobie nałożyć, to już tam zależy, jak ci goście będą mieli ochotę. Palala. No pięknie to zaczyna wyglądać. A ja się tak spłakałam, że hej. Ok, wszystko mam już posprzątane i przygotowane. Jeszcze tylko muszę wsadzić śmietanę do lodówki. Papryka już przykryła nam tą warstwę cebuli i salsy, mniej więcej powiedzmy. I teraz na koniec posypujemy serem. Możecie dodać w sumie każdy ser. Ja dodaję taki miks, dlatego że mam wrażenie, że ta mozzarella nie zawsze się sprawdza. Ten moim zdaniem najlepiej wypada.
I tak jak mówię, dobrze jest schłodzić ten dip na końcu. Nie musicie tego długo trzymać w lodówce. Ja myślę, że będę to trzymała w lodówce tak mniej więcej z... no może półtorej godziny mniej więcej i nie dodaję za dużo sera, bo będę później jeszcze ewentualnie dosypywać tego sera. Przykryję folią i wstawię do lodówki. W tak zwanym międzyczasie robię ciasto, bo właśnie sobie przypomniałam, że nie kupiłam nic słodkiego dzisiaj dla moich gości i tak naprawdę to będzie dość mocny eksperyment, a ja mam wrażenie, że najlepsze eksperymenty wychodzą mi pod presją czasu. Więc mam tutaj cukier, mam tutaj dwa jajka oraz proszek do pieczenia. Normalnie dodałabym do tego, gdybym dodawała jedno jajko, banana i mam dość sporo bananów. Robiłam wczoraj zakupy, ale z tego względu, że myślałam, że może coś innego dzisiaj zrobię, to do dwóch jajek, powiedzmy trzech łyżek cukru i proszku do pieczenia. Dodam jeszcze śmietanę, tą co mi została z tej salsy. 18. No, powinna być kremówka, ale nie mam kremówki. Mam tylko taką śmietanę. Dodam jeszcze mąkę i budyń. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Bo to będzie klapa albo sukces. Mieszam widelcem. Wyjęłam z zamrażarki mango, bo miałam mango w kostkach i pomyślałam, że zrobię taką salsę trochę z mango do łososia, którego dzisiaj planuję przygotować. Do tego mąka. Powiedziałabym, że szklanka mąki wystarczy. Czyli no może 3/4 i pół szklanki. Trochę mleka 3,2. Powiedziałabym, że dałam pół szklanki. Może trochę mniej niż pół szklanki. Zobaczmy, jak to się prezentuje tutaj. Oraz na końcu będzie budyń, który nam to wszystko ładnie zwiąże oraz nada śmietankowy smak, bo akurat taki budyń mam. Budyń i mieszamy. Cały? No, cały. Ale pachnie. No. Śmietankowy. Teraz musimy to wolniutko wymieszać. Mogę wymieszać? No jasne. No, mieszaj. Ale fajnie to wygląda. Ciekawie jak smakuje. Jak glutek. Pokaż tutaj, o. No, nieźle. Ciasto eksperyment. Pięknie wymieszałaś. Glutowe ciasto. Glutowe ciasto. Dobra, to teraz foremka. Jest foremka. I przelewamy. Proszę bardzo. Ciasto eksperyment, wsadzamy do piekarnika. Powiedziałabym, że na 180 stopni 30 minut na początek. Mój piekarnik jest trochę inny, nietypowy i bardzo szybki, więc zobaczymy, jak po 30 minutach to ciasto będzie wyglądało. Nie otwieramy piekarnika, nie wsadzamy go do rozgrzanego piekarnika, znaczy przynajmniej ja tak zrobię, nie wsadzę go do rozgrzanego piekarnika, tylko do piekarnika zimnego na mniej więcej 30 minut, 180 stopni. Wydaje mi się, że to będzie ok. Ciasto mam już gotowe. Piekłam je w piekarniku zimnym, tak jak wspominałam, 180 stopni przez 37 minut. Najpierw termoobiegiem, później po 10 minutach zmieniłam na dolne podgrzewanie. Mi się, że to wygląda bardzo dobrze, tylko że to się zrobił z tego taki bardziej chleb. Ono nie jest, można powiedzieć, takie sypkie, jak oczekiwałam, że będzie. Może powinnam dodać inną mąkę. Jednak, bo ja dodam typ 450 pszenną, jednak może to być kwestia jajek, bo dodałam dwa jajka, może wystarczyłoby dodać tylko jedno. Zobaczymy, jak będzie smakować, na razie nie chcę go kroić. Teraz będę się zajmować salsą. Miksuję na razie to mango, samo mango. Ewentualnie może dodam, wiecie co, trochę soli, ciutkę i cebulę. Dobra, pokroiłam cebulę, dodam tylko kawałeczek.
to zostawię do łososia i zobaczmy, jak to się zmiksuje. To już się tak trochę rozmroziło. Na razie zaczynam od mango ze solą. Dodam troszeczkę cytryny do tego naszego sosu. To chyba bardziej powinnam nazwać sosem. Trochę wody. Miksuję dalej. Dodam na razie połowę tej cebuli, którą sobie przygotowałam. Chodzi o to, żeby to był taki bardziej sos, nie konsystencja takiej papki, jak na razie mamy. Dodałam jeszcze do tego trochę papryki ostrej, trochę pieprzu i trochę czosnku. Kurczę, właśnie mi się rozwalił mikser. I powiem Wam tak, znaczy ta część, w sumie nie byłoby mi tego w ogóle szkoda, ale to jest ostatni sprzęt, który dostałam od mojego taty. Czajnik i mikser świętej pamięci i jakoś tak nie mogę tego teraz przeżyć, że on mi się rozwalił. I update jest taki, że zostało mi połowę ciasta, bo się wszyscy na to ciasto rzucili. Myślałam, że pokroję je dla gości, ale no, znaczy na pewno coś tam pokroję, ale raczej bym musiała kombinować. Bo zjedli i bardzo smakowało. Powiedzieli, że pyszne i powinnam takie robić. Lepsze niż bananowe. Zrobiłam wodę z cytryną i miętą. Bardzo się napracowałam. Robię tą wodę. Zgotowałam sobie już łososia. Resztę zamroziłam, no bo cały mi się nie mieści na paska. Mam wrażenie, że tak wygląda fajnie. Wsadzę go na grilla, zaraz go doprawimy. Wyjęłam sobie wszystkie wędliny i sery. I wykładamy je na pół miski. Oliwki też już zjedzone, widzicie, jak ja wystawię wcześniej te rzeczy, to one znikają. Do tego mam jeszcze grzybki. Grzybki mojego wujka Waldka, który zbiera najlepsze grzyby i najlepiej je robi. Znaczy w sensie ja mam do niego naprawdę wielkie zaufanie, jeżeli chodzi o grzyby, bo tych grzybów różnie. Znaczy ja wiem, że jest mnóstwo osób, które znają się na grzybach, ale jakoś tak do niego mam wyjątkowe zaufanie. Także podam te grzybki, oliwki. Jeszcze wyciągnęłam takie mango suszone. Myślę, że do deski serów może fajnie się sprawdzić, a może do wędlin, zobaczymy. Zacznę od wędlin. Tutaj już mam rukolę. Nałożę wędlinkę. Może tak niech będzie w ten sposób. Każdy sobie skubnie i będzie zadowolony. Mam nadzieję, że będzie zadowolony. Zaczynam nagrywać, to przechodzą mi goście na koniec. Ale też nie chcę robić tak za wcześnie tych rzeczy, bo jednak to jest ważne, żeby było świeże wszystko. Więc mało czasu, ale wyrobimy się. Teraz ostatni akcent, czyli pomidorki gdzieniegdzie. I powiedzmy, że pierwsza deska jest gotowa. Wygląda tak, jak wygląda, ale musi tak wyglądać, nie mam innego wyjścia. Zajmujemy się deską serów. Mam tutaj te trzy rodzaje, które Wam wcześniej pokazywałam. Znaczy w poprzednim vlogu, czyli gouda z lawendą, gouda z wasabi i gouda z pesto. Nie wiem, czy znacie te sery, ale polecam Wam serdecznie, żeby spróbować, bo są obłędne. Teraz sobie weźmiemy jeszcze takie winogronka zielone i ciemne. One są bezpestkowe z Lidla, bardzo dobre, polecam. Jeżeli będziecie mieli okazję, to warto spróbować. O, może tak, czy to ładnie wyglądało. Teraz mamy czereśnie. Albo wiecie co, na pewno otworzę to mango, które tutaj wyłożę. Myślę, że tak ładnie będzie wyglądało może przy tym ciemnym winogronie. Pyk, pyk, pyk. Albo nawet pod wystarczy. Tutaj mi nie pasuje, chyba będę musiała nożyczkami przeciąć. Teraz mamy truskaweczki. Dla koloru i dla smaku. Dekoracji też. I na koniec może czereśń trochę. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli chodzi o moją deskę serów, ona jest bardzo prosta, ale moim zdaniem wygląda fajnie.
Właśnie tak na luzie. Jeszcze mam taki talerz z zerchą. I tutaj podam resztę tych owoców, żeby mi się to nie zmarnowało. Jednak te nożyczki są potrzebne. Wcześniej, na przykład tutaj truskawki będą koło winogron ciemnych, żeby był jakiś tam kontrast i tak dalej, i tak dalej. Nie przejmujemy się tym. Myślę, że najważniejsze, aby to jakoś tam fajnie współgrało ze sobą i wydaje mi się, że w tym momencie tak teraz jest. Ostatnia rzecz, która nam została, to łosoś. Posolę go i dodam cytrynę. Sosu sojowego oraz cebuli, która mi została. No tak wiecie, pira za oko. Sor za zmywarkę. Goście przyjdą, to wsadzę to na grilla. Mniej więcej 15 minut, bo wiecie, to się bardzo szybko robi, także problemu z tym nie ma. Pokażę wam, jak wygląda efekt finalny. Tutaj mamy nachosy, ten dip. Jeszcze nie dosypywałam sera, wydaje mi się, że to wygląda całkiem okej. Mamy deskę serów. Że pokażę wam z bliska, jak ona wygląda. Na razie ją przykryłam. No tak jak widzieliście, dosypałam tylko trochę tych orzechów. Mamy grzybki. Mamy deskę wędlin, oliwki, mamy wodę z cytryną. Tutaj jest ten dip z mango i jeszcze łosoś. Aha, jeszcze chleba wam nie pokazałam. Tu jest chleb. Jeszcze podam hummus. Łosoś już czeka, jak i bagietka czosnkowa. Znaczy dwie. Ja kupiłam trochę więcej i wczoraj zjedliśmy na grilla. Będzie idealna taka wczorajsza. No i to tak mniej więcej wygląda. Będą jednak 4 osoby, miało być 6, no 4. Myślę, że jedzenia spokojnie nam starczy. No i to tyle na dziś, kochani. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Pa, pa!